Pani nasza jasnogórska, Matko nasza najlepsza, Bóg uczynił Cię najbardziej wywyższoną całą rodzaju ludzkiego, a jednocześnie najbliższą dla wszystkich małych, pokornych i uniżonych. Obsypana przez Boga przebogatymi i przedziwnymi darami, stała się godną Matką Syna Bożego. Jesteś nam tak bardzo bliska, jak siostra przynależna wraz z nami do rodziny. Jest to tajemnica tylko przez wiarę zrozumiała, tylko przez miłość najsłodsza. Jestem przy Tobie, zapatrzony wraz z tymi, którzy Cię otaczają. Ten wzór wiary, posłuszeństwa nad nią łaski, posłuszeństwa słowom Chrystusa. Jesteśmy tu gotowi przyjąć wymagania miłości, gdyż przy Tobie łatwiej jest wyznać wiarę, łatwiej ślubować miłość wobec braci, łatwiej zapalić się do obrony biednych, sprawiedliwości i kraju. Powierzamy Ci cały rodzaj ludzki, jego trudności i udręki, słuszne dążenia i płomienne nadzieje. Na drogach polskich Twoi czciciele zostawiają w ostatnich tygodniach szczególne znaki pamięci o Tobie i uwielbienia. Idą wielkie pielgrzymki, w niebo nad Polską wzbija się wielka modlitwa, pieśń, westchnienia, nawet klaskania w religijnym uniesieniu, a imię Twoje wymawiane jest na tysiące sposobów. A Ty patrzysz z nieba i okrywasz cudowną warstwą ochronną przed złem naszą ziemię i nasz lud. Słyszysz, jak drży ziemia, gdy przechodzą po niej w szeregach dziesiątki tysięcy stóp, jak drży tysiące serc złączonych jedną miłością i nadzieją. Pamiętaj o naszym narodzie, tyle razy niszczonym, który poleca się Tobie i poleca ojczyznę swoją i Twoją deptaną przez grzech, przez pychę, przez krzywdę wyrządzaną rękami bezbożnych lub słabych. Pamiętaj o wędrujących do Ciebie dzieciach. Dołącz do ich próśb swoją potęgę i znaczenie u Boga. Pamiętaj o tych, którzy cierpią biedę, chorobę, sieroctwo lub brak wiary. Zwróć swoje łaskawe oczy na tych, co odeszli od Boga, zdradzili ojczyznę i swoje chrześcijaństwo. Ukaż im drogę powrotu. Matko pielgrzymującego ludu, Matko przodująca w pielgrzymce wiary, Matko Kościoła, czuwam. Lud pielgrzymujący śpiewa Twoje magnifikat. Ty bowiem stajesz się dla niego figurą i przewodniczką. Każdego dnia o tej porze zawierzamy Tobie, Matko, Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów, rodziny zakonne. Modlimy się za polski episkopat z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Wacławem, metropolitą częstochowskim. Polecamy Tobie nasz pauliński zakon z ojcem generałem Arnoldem, ojcem przeorem Jasnej Góry Samuelem. Modlimy się o powołania kapłańskie, zakony misyjne, aby wielu młodych chłopców nie lękało się pójść za głosem powołania. Modlimy się za chorych cierpiących, przebywających w szpitalach, domach opieki, domach dla bezdomnych, aby łączyli swoje cierpienia z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Modlimy się i wołamy o pokój na świecie. Błagamy o pokój w Afganistanie, Syrii, na Ukrainie, bo wiemy, że wojna przynosi śmierć i zniszczenie. Wołamy Cię, Matko, za naszą ojczyznę, za wszystkich sprawujących władzę w naszym państwie, aby budowali przyszłość naszej ojczyzny na fundamencie Ewangelii, prawdy, miłości i sprawiedliwości. Modlimy się o poszanowanie życia w Polsce i na całym świecie. Prosimy o rychłą beatyfikację służebnicy Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, dzielnej położnej z niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, która ratowała dzieci przed niechybną śmiercią. Modlimy się, aby Bóg chronił narody Europy, Polskę od zbrodniczej ideologii gender, która kwestionuje Boga jako Stwórcę i podważa zasady stworzenia. Modlimy się za wszystkie ośrodki kulturotwórcze, muzyków kościelnych, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych,
Federację Cecylianą, Polską Federację Puri Cantores, Jasnogórską Szkołę Muzyczną pierwszego i drugiego stopnia. Polecamy wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny, zadzielnych żołnierzy Armii Krajowej, poległych pod Smoleńskiem, poległych pod w Obławie Augustowskiej. Modlimy się, polecamy intencje wszystkie zapisane w Wielkiej Księdze Apelu Jasnogórskiego oraz modlących się z nami przez pośrednictwo katolickich rozgłośni i telewizji Trwam. Modlimy się za parafię Drawsko, którą nawiedzasz w kopii swojego cudownego obrazu z archidiecezji poznańskiej. W tym roku przeżywamy 50. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu, który dokonał sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński wraz z kardynałem Karolem Wojtyłą. Dziękuję Panu Bogu za wszystkie cuda i łaski, jakieś tam dokonały i prosimy o orędownictwo nad nami, aby nam upraszczała łaskę wiary, tę pociechę, której doświadczamy od Boga, abyśmy mogli się cieszyć i radować i dzielić z tymi, którzy żyją w udręce i w cierpieniu. Modlimy się, polecamy intencje o dobre przeżycie 90-miesięcznej nowenny przygotowującej do ogłoszenia Bydgoszczy Sanktuarium Świętej Rity. Polecamy Tobie, solenizantów dnia dzisiejszego, którym patronuje święty Jacek, naszego konfrata Jacka Waksłuńskiego, Jacka Kępińskiego. Polecamy Tobie księdza proboszcza Artura, który rozpoczyna swoją posługę w parafii Oleszyce. Polecamy Renaty Tadeusza, którzy świętują 40 lat małżeństwa. Polecamy pielgrzymów tu zgromadzonych w miejscowości Kalety, Miotek, Grębocin, Gostyń Śląska, Zbiłgoraja, Konarzyn i Przechlewo. Zawierzamy wszystkie intencje, modlimy się nasze rodziny, wszystkich rodaków w kraju, za granicą. Polecamy rodziny rozbite, małżeństwa, które przeżywają kryzys, abyś Maryjo uprosiła łaskę pojednania, łaskę wzajemnej miłości. Rozważamy tajemnicę Twojego niebowzięcia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maryjo, błogodaci pełna, Господь z Tobою. Błogosławiona Ty między żonami i błogosławien plod czrewa Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, do dzieła. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych sił racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o udzielenie nam apelowego błogosławieństwa. Na placu świętego Piotra w Rzymie, w centrum znajduje się w kolumnie Berniniego Chrystus wraz ze swoim krzyżem, a wśród wielu świętych świata jest tylko jeden, jedyny polski przedstawiciel, święty Jacek Odrowąż, z monstrancją i figurką Matki Bożej. To są źródła mocy Bożej na wszelkie nasze niebezpieczeństwa. Przyjmijmy ten dar i potwierdźmy sobą. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.